nagrałam potem, jak prywatnie zabolałam w dupsko kilka osób, które postanowiły łazić za mną, oczerniać mnie, pomawiać o obrzydliwe rzeczy, generalnie łamać artykuł 216 na niekorzyść moją i fundacji. Obok Zofii zobaczycie co lepsze komentarze. Chciałabym się wypowiedzieć o Annie Lachockiej z internetu, która jest szkodliwa i chce oszczędzać. Ona jest znana z żebrania w internecie i oszukiwania ludzi. Sektę założyła destrukcyjną. Ja próbowałam się tym nie zajmować wcale, ale chcę ostrzec jednak ludzi, żeby uważali na nią, bo ona oszukuje ludzi i sektę założyła destrukcyjną. Polega to na tym, że ona opowiada w internecie, jaka jest debilka nienormalna i żebra na to pieniądze, a ludzie jej wysyłają, bo się dają nabrać. Ja chcę ostrzec bardzo, żeby się nie dać nabrać, bo to jest debilka nienormalna i żeby się nie dać nabrać. Żeby się nie dać nabrać, bo naprawdę nie warto się dać nabrać takiej debilce nienormalnej. Ona jest agresywna. Agresywna, atakuje ludzi. Chodzi po internecie i atakuje ludzi. Ja bym chciała ostrzec, żeby jej nie wpuszczać na żadną grupę na Facebooku, bo ona jest w stanie zniszczyć każdą grupę na Facebooku. Chciałabym ostrzec. Ona zniszczyła już dużo grup na Facebooku i zmanipulowała ludzi bardzo dużo na Facebooku i na YouTubie. I ona to robi tak, że opowiada, jaka jest debilka nienormalna, chora na głowę i ludzie jej płacają pieniądze za darmo. I przyjeżdżają jej robić ten jej syf burdel za darmo. Chłopy się tam zmieniają za darmo. A ta debilka nienormalna oszukuje ludzi, naciąga ich i pierze im mózgi. Ja bym teraz chciała powiedzieć, jak ona im pierze mózg. Ona chodzi po grupach w internecie i wybiera takie osoby, takie, że tak powiem, umysłowo najsłabsze. Umysłowo takie najsłabsze. Autystyczne alkoholiki, zagubione, ofiary przemocy, psychiczne, debilki jak ona. I ona im mówi, że wszystko będzie dobrze, tylko trzeba jej uwierzyć i zapłacić jej pieniądze. Ona im pierze mózgi swoimi metodami autorskimi. Ma swoje autorskie metody do prania mózgów. Ja radzę uważać, ostrzegam. Ona to robi tak, że jest agresywna. Przyczepia się do ludzi agresją. Chciałabym ostrzec bardzo. Bo to jest nienormalna debilka, ona jest nienormalna, pierze ludziom mózgi i jest agresywna. Agresywna. Ona wykorzystuje najsłabsze ludzie, które sobie same nie umieją radzić ze sobą. Najsłabsze ludzie, które mają pieniądze. Ona im mówi, wszystko będzie dobrze, tylko musisz się wysłać i robić wszystko, co ja ci powiem, co ci każę. I masz tylko mi wierzyć i tylko robić, co ja ci każę i co ja ci powiem.
i masz ze mną nie dyskutować, wpłacić mi pieniądze, przyjechać mi w gospodarkę gnój przerzucać i będzie dobrze. I wierzą jej tak. Wierzą jej tak, wpłacają jej te pieniądze, ona im później każe być agresywna. I w ten sposób oszukuje następne ludzie. Ona te pieniądze wydaje na narkotyki. Wszystkie pieniądze wydaje ze swoim gachem, co lata z gołą pałą wokół domu na narkotyki. Wszystkie, co jej wpłacacie na tą jej fundację, ona wydaje na narkotyki. I na pranie mózgu. Kupiła sobie pralkę Boscha do prania mózgu. Ja chciałam mieć ostatnio koleżankę, chciałam mieć przyjaciółkę. Dałam szansę człowiekowi, takiej Zuzie. I mówię jej, kurwa, Lachocka sobie kupiła pralkę Boscha. A Zuza mówi, wiesz Zofia, ty już nawet zazdraszczaj jak musisz, ale przestań tak zawiszczać. Ja mówię, jak je zawiszczać? Jak je zawiszczać? Ty mówisz do mnie, Zuza? Ty jesteś po mojej stronie, czy po stronie Lachockiej? A Zuza mówi, ja nie jestem po niczyjej stronie, tylko ty po prostu się spalasz, jak tak zawiszczasz, podglądasz, jaką pralkę sobie kupiła, to wcale nie Boscha, tylko zwykłe Indesit. A ja mówię, a ja widziałam, bo ja patrzyłam, bo ja w krzakach siedziałam, w jeżynach się podrapałam cała, bo patrzyłam, co jej kurier przywiózł i to była Boscha. Do prania mózgów ludziom z internetu. I ta Zuza mówi, weź Zofia, nie zawiszczaj, nie twoja sprawa, też możesz mieć fundację przemoc tak jak chcesz, nikt ci nie zabrania. A ja mówię właśnie, że mi zabrania! Że mi zabrania, Zuza! I ty może wreszcie przejrzyj na oczy, nie słuchasz tego prania mózgu tej Lachockiej. Zabrania mi. Bo ja nagrałam 2 filmy w internecie i nikt mnie nie zapłacił za to. Lachockiej zapłacili. I pytam się, gdzie tu jest sprawiedliwość, Zuza? Ty nie zawiszczasz, bo ty myślisz, że ty jesteś taka lepsza moralnie niż ja? Nie jesteś lepsza moralnie niż ja, ty jesteś słaba, Zuza. To nie jest zawiszczanie, to jest pragnienie zmiany społecznej, żeby Lachocka zamknęła wreszcie ten ryj. Tobie nie przeszkadza, że Lachocka w internecie występuje, bo ty masz problem ze sobą i jesteś słaba. Potrzebujesz, żeby cię prowadzić jak owce, jak krowę na rzeź, a ja nie, Zuza, a ja nie. I ty możesz mówić, że ja zawiszczam. A ja po prostu rozliczam społecznie nierobów, narkomanów, co mózgi ludziom piorą za darmo, za pieniądze. I ja się pytam, za czyje pieniądze i skąd na to te pieniążki mają? A ty nie umiesz odpowiedzieć na to, skąd te pieniążki mają. Nie. Bo ty nie będziesz nikomu zaglądała w to, jaką sobie pralkę do prania mózgu kupił, albo skąd pieniążki ma Lachocka na narkotyki. Nie, ciebie to nie obchodzi. I ty mówisz, że ty jesteś spokojny człowiek, co nikomu nie zawiszcza. Dumna z tego jesteś, że jesteś moralna i nowoczesna. A ja ci powiem inaczej, Zuza. Ja ci powiem inaczej. Ty jesteś społecznie nieodpowiedzialna, Zuza. Bo ty nie patrzysz ludziom na ręce, ciebie można jak owce na rzecz prowadzić w sekcie destrukcyjnej, która służy w Melinie na to, żeby Lachocka z wróblem mogli ćpać i ruchać. Nie przeszkadza ci to, bo ty nie umiesz patrzeć dalej niż na czubek własnego nosa. Nie przeszkadza ci, że są takie ludzie. Nic ci nie przeszkadza, na niczym ci nie zależy. Jesteś, Zuza, moralną nihilistką. Moralną nihilistką. Trudne to jest słowo, ale nie jest tak, że ja nie znam trudnych słów.
Mam kolegę, mam dwóch kolegów. Moich byłych konkubentów, pana Babtowa i pana Gębalskiego. Oni mnie trudnych słów uczą. Żebym ja umiała wróbla wyzywać, przemądrzałego przez miedzę. Przez miedzę. I mówię mu tak. Postmodernisto jebany, jesteś nihilisto! A to, co robisz, to jest defetyzm. Defetyzm. Nikogo nic nie obchodzi, kto co robi. I skąd pieniążki na to ma? Na pranie mózgów za narkotyki. Nie. Dalej tak róbcie. Dalej tak róbcie. Nie ma problemu. Ten kraj rozkradną Lachockie i wróble. A tobie, Zuza, nic nie zostanie. I tobie się oczy otworzą, jak mnie się zamkną. Także. Chciałam mieć przyjaciółkę. Dam ci szansę, Zuza. Dam ci szansę. Ale zawiodłaś mnie, zraniłaś swoją głupotą, ślepotą swoją, zawzięciem swoim w sekcie destrukcyjnej takim, że nic ci już, Zuza, nie pomoże. Skończysz jak owca krowa na rzezi. Chociaż ja ci, jak chłop krowie na miedzy tłumaczyłam, że ci mózg piorą w sekcie destrukcyjnej przemoc tak. Nie wiem, co dodać, Zuza. Nie wiem, co dodać. Pamiętaj, że mogłaś mieć przyjaciółkę, ale wybrałaś tak, jak wybrałaś. Boś jest niedojrzała moralnie, emocjonalnie i dałaś się zmanipulować. Jesteś oszukiwana, wykorzystywana. I se sprawdź w portfelu, czy ty w ogóle masz pieniądze. Czy ty masz pieniądze? Sprawdź. Jeżeli chcesz poczytać te śmieszne komentarze, a co więcej, jeśli moja praca ci pomogła i chcesz ocenę na fanpage'u fundacji zrównoważyć, to na fanpage'u fundacji na Facebooku po lewej stronie znajdziesz menu i tam jest zakładka recenzje. Tam możesz sobie podyskutować z paniami, tam możesz napisać własną recenzję. Dziękuję. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że im mniej mainstreamowa jest organizacja, tym mniej finansowania zewnętrznego ma. Jeśli trochę nas znasz, to zdajesz sobie z pewnością sprawę, że nasza organizacja jest zupełnie nie mainstreamowa. Utrzymujemy się w zasadzie tylko z darowizn osób, którym pomogliśmy. Nie mamy poczucia, że tych osób jest mało i nie uważamy, że wpłacają nam mało pieniędzy. Niemniej jednak rzeczywistość Polski XXI wieku jest jaka jest. Wciąż szukamy nowych źródeł finansowania. Jednym z nich, może nie jakimś szczególnie mocnym, ale jednak jest funnymoney.pl. To taka organizacja, która inne organizacje pozarządowe wspiera, przekazując im cashback. Możesz być jedną z osób, które przy okazji zakupów będą nas wspierały w ten sposób. Możesz też nas wesprzeć jeszcze zanim zrobisz zakupy i zanim wydasz chociażby grosz. W jaki sposób? Po pierwsze, potrzeba, żebyś zarejestrował się na funnymoney.pl. Tu w prawym górnym rogu masz rozwijane menu, moje konto. Zarejestruj się. Ja teraz wybiorę zaloguj oczywiście, bo ja mam już konto. Możesz zalogować się też Facebookiem lub z konta Google. Sama twoja rejestracja nie przysporzy nam zysku. Potrzeba, żebyś zrobił jeszcze kilka rzeczy. Po pierwsze, wybierz organizację. Czyli nas. Gdy już wybierzesz przemocnie, klikasz wspieraj nas. A następnie zainstaluj przypominajkę. Przypominajka będzie ci wyskakiwała za każdym razem, gdy wejdziesz do sklepu, który przekazuje cashback w Funnymoney. No, głównym takim sklepem jest Allegro. Ale jest ich o wiele, wiele więcej. Jest także Booking,
i różne inne portale, nie tylko sklepy. Instalując przypominajkę, już przekazujesz nam złotówkę, mimo że nic jeszcze nie wydasz. Ale możesz nawet przekazać nam 5 zł, nie wydając ani grosza. Wchodzisz w moje konto, moje darowizny. Tu są... wow, masz już 8 darowizn na łączną kwotę 90 zł. Są to darowizny z naszych fundacyjnych zakupów na Allegro. Kwoty oszałamiające, wiemy, ale też nasze zakupy są po prostu oszałamiające. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, jakimi pieniędzmi obracamy, to są sprawozdania finansowe. Żeby przekazać nam 5 zł, to wybierz opcję, masz ją tutaj, po lewej stronie, zaproś znajomych do pomagania, ewentualnie tu na dole jeszcze, jak przewiniesz, to po prawej stronie, zaproś znajomych do pomagania, a dodatkowe 5 zł trafi do Fundacji Przemocnie. W jaki sposób możesz zaprosić swoich znajomych? Możesz ich zaprosić przez Facebooka, klikając tą niebieską ikonkę i publikując, link robi się automatycznie. Możesz też wpisać adresy e-mail twoich znajomych i wysłać do nich maila lub skopiować link i przekazać go. Kiedy z twojego zaproszenia ktoś się zarejestruje i zainstaluje przypominajkę, to nasza organizacja dostanie nie złotówkę, a 5 zł. Ja teraz kopiuję ten link i umieszczę go pod tym filmem i w ekranie końcowym postaram się. Wchodząc w ten link, rejestrując się na Funny Money i instalując przypominajkę w przeglądarce, bez wydania ani grosza, wpłacasz nam za pośrednictwem Funny Money 5 zł. Za co Ci serdecznie dziękujemy.